co one robią. Co, też idziesz? Ale przyłapałem byczki na kąpieli porannej. No idź, właź do wody. Na co czekasz? No idź tam za kolegą. No idź, bo mi wszystko zasłoniłaś. No idź. Jeden za drugim idą. Ty też idź, na co czekasz? Idź. Idź. No idź, byczek, do wody, idź. Na co czekasz? O. Chciałbym wykorzystać okazję.
Byczki są na wypasie. Tam się wykąpały. Teraz idą na trawkę. To jest ta była piaskownia. Mają tutaj 5 hektarów do dyspozycji, łącznie z tymi krzakami. Krzaków pewnie ze 2 hektary będzie. Do poniedziałku tutaj pobędą. No i tutaj między drzewkami kosiarki działają. Dają cień. Po co się poczochrać? Tutaj w tym miejscu zapomniałem dodać, były lisie nory, wszystko zarównane, lisów nie ma. Teraz zobaczymy, bo tutaj było widać dziurę. Nie ma, teraz znajdę. O, tutaj jest. Zasypana już. To już ładnie zjedzone, pięknie. Woda już zalana. Nie było wypite wszystko. Dzisiaj trzeba będzie zatankować jeszcze beczki, mimo że mają tam w rowie. Gdzieś tam przypadkiem mogą się napić, ale tutaj woda też schodzi. Także idę teraz szykować się do sadzenia ziemniaków. Grzesiek tam z zetora już wyszykował i zaraz będzie jazda. Na razie.